Faworyta pojedynku Stal Sanok Wisło Kadębice nie trudno było wskazać. Sanoczanie po ostatnich zwycięstwach zapomnieli już o falstarcie w rundzie wiosennej. Na początku meczu bramkarza gości mógł pokonać Piotr Łuczka oraz Piotr Kowalski. Swojego szczęścia próbował także Paweł Kosiba. W 25. minucie po dobrze rozegranej piłce przed polem karnym na lewej nodze futbolówkę miał ponownie Kosiba. Jednak w bramce czujnie zachował się Bartłomiej Dydo. Drużyna gości ograniczała się do kontrataków. Szczególnie aktywny w zespole z Dębicy był Michał Sołek. W końcówce pierwszej połowy swoje okazje mieli jeszcze Maciej Kuzicki i Rafał Nikody. Niestety zabrakło precyzji w ich poczynaniach. Na początku drugiej części meczu śmielej zaatakowali podopieczni Grzegorza Cyboronia. Warto także dodać, że w tym fragmencie spotkania pojedynek bardzo się zaostrzył, a żółte kartoniki obejrzeli m.in. Dawid Rokita z Dębicy czy Dawid Chudziak po stronie Stali Sanok. Wreszcie w 56. minucie padła upragniona bramka dla Stali. Goście stracili piłkę przed polem karnym, którą przechwycił Łukasz Tabisz i podał do Marka Węgrzyna. Ten na lewym skrzydle zauważył niepilnowanego Pawła Kosibę. Nasz zawodnik nie zwykł marnować takich okazji. Mamy bramkę, Stal prowadzi 1-0. Cieszymy się, że wygrywamy. Cieszymy się, że w końcu zazębiło i teraz patrzymy cały czas do przodu na następny mecz. Nie patrzymy, z kim gramy, tylko żeby jak najlepiej się pokazać. Wiadomo, raz wychodzi lepiej, na siarce wygrywamy 4. Tutaj można powiedzieć, my męczymy się z Wisłoką, ale no, trzeba chłopakom po prostu naprawdę oddać szacunek, że walczyli na każdym meczu i nie było nam łatwo. Naprawdę nie było łatwo, to dobra drużyna, młoda. Jeszcze dużo przed nimi. Nie grają otwartej piłki, tak jak my lubimy, kiedy przeciwnicy grają, tylko po prostu stanęli z tyłu, bronią się, a nam ciężko było rozegrać coś na naszym bądź co bądź małym i nie najrówniejszym boisku. I bramkę w głupiej sytuacji tracimy w momencie, kiedy my kontrę wyprowadzamy, piłka zaraz wraca. No, tacy zawodnicy jak Kosiba, no to wiedzą, co z nią zrobić w odpowiednim momencie. Młodzież się cały czas uczy. W 58. minucie, tym razem z voleja, Paweł Kosiba próbuje zaskoczyć Dydo. W końcówce spotkania Stal ma jeszcze dwie dogodne sytuacje. Najpierw w poprzeczkę trafia Maciej Kuzicki, następnie akcja z kontry i minimalna pomyłka Fabiana Pańko. Cieszę się z wygranej, bo przewidywałem, że to będzie ciężki mecz. Mamy takich zawodników o takiej charakterystyce, że ciężko nam się gra w ataku pozycyjnym. Kosztowało nas to dzisiaj naprawdę dużo zdrowia, szczególnie boki pomocy. Paweł Kosiba, Rafał Nikody zostawili zdrowie. Zresztą wszyscy, nie mogę tu narzekać. Pierwsza połowa troszeczkę kulał nam ten środek, który miał to kreować, ale w drugiej połowie już było dużo lepiej. No szkoda, że nie wpadło to, co powinno wpaść, a wpadło to, co tak, no, na półwistka, bo gdybyśmy tu wygrali 2-3-0, to byłoby dobrze. Wisłoka miała jedną sytuację, tą w pierwszej połowie głową, co wyprzedził Piotrka Łuczkę tak minimalnie koło słupka, to było groźne. Mówię, no znam na tyle trenera Grześka, że i tyle razy przeciwko sobie graliśmy już w juniorach. Wiem, że potrafi ustawić zespół defensywnie i spodziewałem się tego, że to będzie ciężka przeprawa. Tym bardziej się cieszę z tych
3 punktów, bo na tym naszym boisku nam się gra wyjątkowo, jakoś tak ciężko. Nie można odmówić chłopakom, że nie chcieli. No walczyli, no jakieś tam sytuacje, żeby stwarzali, no wyszło jak zawsze. Trzeba strzelać, żeby się utrzymać w tej lidze, trzeba wygrywać też tutaj w Sanoku. Gramy w trzeciej lidze, to gramy w takich realiach i tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia, czy średnia wieku jest 15 lat, 16 czy 28. Stal Sanok wygrywa po ciekawym pojedynku z Wisłą Kłodębica 1-0. Kolejne spotkanie żółto-niebiescy zagrają na wyjeździe. 8 maja przeciwnikiem Stali będzie zespół Podlasie Biała Podlaska.